Dobrze widzowie, dzisiaj szybki odcinek informacyjny, głównie tutaj o nowym serwerze, czy będę na nim grał, kiedy wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Nagrywamy to na streamku i na tym samym streamku rozstrzygnęliśmy giveawaya czerwcowego, więc oczywiście również dam wam znać, kto wygrał, żebyście na YouTubie też to mieli. No i generalnie jakieś tam info na ten temat wam zapodam. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę i suba, a wy na Twitchu, na czacie możecie pozdrowić YouTube, przywitać się z YouTubem. No i zaczynamy. Przede wszystkim, kto wygrał giveawaya. Dzisiaj na początku streamka rozstrzygnęliśmy tego giveawaya. No i mamy tutaj zwycięzców 16 giveawaya. Rulson, screeny z kanału Kodzik Twórcy na Discordzie, czyli po prostu z tych osób, które mi wysłały screena, Rulson czerwcowego giveawaya wygrał i wygrał 200 zł PSC. No i Kuba z komentarzy pod filmem giveawayowym również wygrał 200 zł PSC. Jeżeli chodzi o słuchaweczki SteelSeries, to wszystko było rozstrzygnięte na streamie, na żywo, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o słuchaweczki SteelSeries, to wygrał je Otis, który kupił 3 pakiety po 1000 zł z moim kodem, tam dokładnie po 250 euro. No i tym samym zdobył 27 numerków, miał najwięcej numerków i po prostu te słuchaweczki wygrał, więc najprawdopodobniej jutro albo nawet jeszcze dzisiaj po streamie mu je wyślę paczkomatem. No i tyle. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o giveawaya. Teraz oczywiście już można do mnie wysyłać screeny i te screeny będą leciały do giveawaya lipcowego. W lipcu, w ogóle teraz już jakby giveawaye się co miesiąc zazębiają, więc skoro ten się skończył, ten został rozstrzygnięty, no to w lipcu będzie kolejny giveaway, pewnie jakoś w połowie lipca, no ale screeny już można do mnie podsyłać, zwłaszcza, że teraz... Dzisiaj w zasadzie po północy na sklepie internetowym startuje promocja po raz kolejny na zakończenie legendarnego lochu. Legendarny loch będzie miał swój koniec w tą niedzielę o godzinie 20. No i z tej okazji na sklepie internetowym home.syfygamy.net startuje promocja znowu 20%, już bez żadnych specjalnych pakietów, bez niczego. A jeżeli ktoś będzie jeszcze się zaopatrywał w grzybki, kupował te grzybki, to pamiętajcie, żeby używać kodu neutral i wysyłać mi oczywiście screeny. Dziękuję wam pięknie za wsparcie. Kolejny weekend z rzędu mamy promocję, no ale to wszystko właśnie ze względu na legendarny loszek. Tyle jeżeli chodzi o giveawaya, tyle jeżeli chodzi o to wszystko. Teraz lecimy sobie do nowego serwera. Nowy serwer został zapowiedziany bodajże wczoraj o godzinie 16 chyba, albo coś koło tego. No i mamy nowy serwer EU13. Jakie są moje plany na ten serwer? Pewnie na nim pogram, no dosłownie chwilę. Jak mnie znacie, jak mnie śledzicie głównie na Twitchu, to ja zawsze mówię, że kolejnym moim serwerem long term, z którego będzie seria, z którego będziemy tam no dobrze się bawić, nagrywać dużo filmów i generalnie grać, to będzie serwer EU15. EU13 będzie takim serwerem może na chwilę, może pogram na nim jeden weekend, może jeden tydzień, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie no nie będzie to w moim wykonaniu nic spektakularnego. Natomiast tak, jeżeli chodzi o prerejestrację, to startuje już tutaj 28 czerwca, czyli za dwa dni, czyli to będzie w piątek. No i już będzie można założyć sobie konto na tym serwerze, otrzymać 25 grzybków. Z okazji właśnie tego, że założycie konto przed czasem w trakcie trwania prerejestracji i już będziecie mogli wejść w opcję, wejść sobie tutaj w zakładkę postać, skopiować swoje ID postaci i robić zakupy na oficjalnym sklepie internetowym home.syfygamy.net, czyli po prostu jakieś pakiety startowe, twierdzy, grzybki i tak dalej będzie można kupować. Polecam to robić wcześniej, żebyście nie musieli czekać. Jakby się, wiecie, coś tam zepsuło, jakbyście grzybków nie dostali czy cokolwiek, to pamiętajcie o tym, żeby je kupić, bo w razie czego jeszcze macie cały przyszły tydzień na zgłoszenie sprawy na support i żeby wam te grzybki dostarczyli. A jak kupicie w piątek po starcie, no to już raczej... no przez cały weekend zostaniecie bez grzybów, a kasa z konta ucieknie, jeżeli oczywiście byłby jakiś problem z zakupem, co się rzadko zdarza, ale mimo wszystko się zdarza. Także no, już będzie można od piątku te grzybki kupować i będzie można zakładać konta, no a serwer startuje w piątek za tydzień, 5 lipca o godzinie 16. Jeżeli chodzi o moje plany, to tak jak mówię, nic specjalnego, może pierwszy tydzień, może pierwszy weekend, zobaczymy. Ja w lipcu mam sporo wyjazdów, więc też mi za bardzo ten start nie pasuje. No i oczywiście będzie ode mnie dla was niespodzianka z okazji startu tego nowego serwera. W dzień startu, czyli 5 lipca o godzinie 16, pewnie wleci film na kanał na ten temat. No i co? I tyle. To tak informacyjnie ode mnie. Może coś tam pogram, może coś tam się pobawię, ale bez szału, generalnie bez szału. Nie planuję, nie wiadomo czego robić, ale zostaną nam jeszcze tylko dwa serwerki, a w zasadzie to jeden EU14 i EU15, na EU15 już będziemy sobie grać, także już nie mogę się
doczekać. Tyle. Tyle jeżeli chodzi o EU13. Zapraszam w ogóle do gildii, bo jeżeli wystartuję i będę grał nawet ten pierwszy, nie wiem, weekend, tydzień, to będę grał w gildii naszego naczelnego shotera, czyli Bonciego. No i Bonci tutaj zakłada gildię. Napisał, że jest ona dla graczy Eco plus ewentualnie Pay to Win, ewentualnie Eco z doświadczeniem z tego co widzę, więc można się do niego odzywać, można się odzywać do mnie, ja dam kontakt do niego, bo gildia na pewno będzie miała fajny potencjał, będzie głównie Polska, jeżeli się nie mylę, tutaj Bonci ogląda, więc może mi poprawić, no ale będzie raczej głównie Polska, no i na takim serwerze jak EU13, który raczej nie będzie miał jakiegoś super poziomu, może osiągnąć fajne miejsce w rankingu. Polska górą, dokładnie. Tyle jeżeli chodzi o EU13. No i co? I chyba tyle ode mnie. Taki krótki filmik informacyjny, na szybko. Miałem wam powiedzieć, kto wygrał giveaway'a, miałem wam powiedzieć o tej promocji, że startuje znowu dzisiaj po północy. No i miałem wam powiedzieć o EU13. Wszystko powiedziałem, także tyle. Oczywiście zostawcie komentarz, czy będziecie grać na EU13, jeżeli tak, to jaką klasą postaci, w jakiej gildii. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie suba z dzwonem, żeby nie przegapić kodów specjalnych i innych tam jakichś różnych bajerów ode mnie dla was z okazji Elevatorów, legendarnych lochów, nowych serwerów i tak dalej. No i tak naprawdę tyle. Tak naprawdę to wszystko. Dziękuję za uwagę.